Cześć, z tej strony Michał, przed nami wielki test napojów roślinnych. Kupiłem w markecie 6 mlek ryżowych, 6 migdałowych. Zrobimy blind test, porozmawiamy o ich składzie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wypadły te mleka, oglądajcie do końca. Zaczniemy od ocenienia składu poszczególnych mlek. To jest mleko Webridge, włoska marka, jeżeli dobrze kojarzę. Składniki: woda źródlana, ryż włoski 17%, olej słonecznikowy, olej z krokosza barwierskiego, algi morskie, sól morska. Jest to mleko ekologiczne, czyli tutaj mamy 17% ryżu. Następne to jest mleko z Carrefoura. Skład: woda, ryż 14%, olej słonecznikowy, aromat naturalny, sól morska. Jest to też mleko ekologiczne, napój ekologiczny. Potem jest Pilos, jest to marka Lidla. Składniki: woda 17%, ryż, olej słonecznikowy, sól. Też jest to mleko ekologiczne. Potem mamy Isola Bio, też chyba włoska marka. Składniki: baza ryżowa 90, praktycznie 9%, ona się składa z wody, ryżu 17%, olej słonecznikowy tłoczony na zimno, sól morska, jest to też napój ekologiczny. Potem Alpro. Składniki: woda, ryż 12%, olej słonecznikowy, fosforan triwapniowy, emulgator lecytyny rzepaku, sól morska, aromat, stabilizator, guma Gellan, witaminy, ryboflawina, B2, B12, D2, regulator kwasowości, fosforany potasu. I to jest nie jest produkt ekologiczny jako jedyny prawdopodobnie. Jeszcze mamy Natumi, chyba niemieckie, składniki. Woda, ryż 14%, olej słonecznikowy, sól morska. Okej, jeżeli chodzi o składniki, to poza tym nieekologicznym mlekiem wszystkie są podobne. Najmocniejsze będzie prawdopodobnie było jedno 17%, jest to Webridge i chyba jeszcze to z Lidla też miało 17%, więc tak naprawdę albo 17%, albo 14%. Teraz zrobimy test na ślepo. Nie wiem, mój asystent przygotował tutaj mleka, nie wiem, które jest gdzie. Niestety nie mieliśmy w domu 6 takich samych szklanek i są różne. Okej, układam moją opaskę do spania i będę powoli próbować. I może zrobimy tak, że po lewej stronie będę odkładać te, które mi smakują bardziej, w prawo, tylko byle do lewo nie wpadło, te, które mi smakują mniej. Więc jest pierwsze to jest, czy? Tak? Kładę sobie na środek jako punkt odniesienia. Następny to jest tutaj, tak? To mi bardziej smakuje od tego poprzedniego. Jest dałem po lewej stronie, tak? Czy? To jeszcze bardziej. Jest mniej więcej tak, czy? To jest kompletnie inne, ale też dobre. Takie delikatniejsze, ale bardzo delikatne w smaku. Takie... Żebym dał na drugie. To jest drugie miejsce. Drugie miejsce gdzieś mniej więcej? Okej. No kompletnie nie mój smak, bardzo słodkie takie. Nie smakuje mi. Okay. Dobrze, kładę tak? Ile jeszcze zostałeś? Nie? Ostatnie? To kompletnie najgorsze. Chyba się ułożyły akurat w kolejności praktycznie. To jest, dobra, wszystkie tak? Dobra, zobaczymy. Okej. Jeżeli chodzi tak organoleptycznie,
Wszystkie są, wyglądają podobnie, tylko jedno mleko jest żółte w ogóle, zauważcie. To, które było takie neutralne w smaku, ale mi smakowało troszeczkę. Jeżeli chodzi o strukturę, tutaj delikatnie coś tylko się może nie rozwarstwia, ale widać, ale wszystkie są dość mają jednorodną, homogeniczną chyba, tak to się mówi, tak? Okej, jestem ciekawy, co to jest za mleko w innym kolorze, być może to jest to z dość atrakcyjnym składem, ale dobra, jak to było? Tutaj są numerki od spodu, tak? Tak to jest? Nazwy. Nazwy, dobra. Ja wylewam, żeby sprawdzić. Webridge na pierwszym miejscu w mojej ocenie. Ale tak myślałem, to inne w zupełnie smaku to było z tym ambitnym składem. Kurczę, bo to jest jak... To nie, co tu jest napisane. Do środka patrz. Do środka. A czekaj, bo to nie była Isola. To jest Isola w takim razie, Isola trzecie. Do środka szklanki. Aha, do środka szklanki. Carrefour. Pilos, czyli Lidl chyba, tak? A ostatnie, na tu, nie na tu mi to było, to strzegaj, które to było? Nie, na tu mi to nie było, okej, okay. Czyli w mojej ocenie, ale to jest tylko moja ocena, najbardziej mi smakowało mleko Webridge. Dość ciekawy smak miało to Alpro z najgorszym możliwym składem. Isola na trzecim miejscu, Carrefour na czwartym, Lidl na piątym i na Tumi najmniej mi smakowało, ale to jest tylko moja opinia. Teraz sprawdzimy napoje migdałowe. Zaczynamy od Webridge. Składniki: woda źródlana, pasta z włoskich migdałów 8%, cukier trzcinowy, jest to mleko ekologiczne 8%. Tutaj mamy bazę migdałową praktycznie 97%, składającą się z wody źródlanej i 3% migdałów. Cukier z trzciny cukrowej, mąka z nasion owocu chleba świętojańskiego, czyli jest pewnie karob. Czyli 8,3, więc to jest prawie 3 razy mocniejsze. Potem mamy Alpro, to które znaliśmy z dość ciekawego składu ryżowego. I ono się składa z... woda, 2,3% migdałów, cukier, fosforan triwa, pniowy, sól morska, stabilizatory, mączka chleba świętojańskiego, guma Gellan, emulgator lecytyny słonecznika, witaminy, ryba flawina, B2, B12, ED2, naturalny aromat. Więc skład jak zwykle troszeczkę dłuższy. Potem mamy napój migdałowy Pilos z Lidla. Woda, 3% cukru trzcinowego, 2,3% migdałów, olej słonecznikowy, sól, stabilizatory, guma Gellan, mączka chleba świętojańskiego, ekologiczne mleko. Potem mamy Ekomila, którego do tej pory jeszcze w ryżowych nie było. Napój migdałowy bez cukru. Baza migdałowa praktycznie 97%, w tym 6% migdałów, skrobia z tapioki, naturalny aromat migdałowy, mleczko ekologiczne i na koniec Carrefour, woda migdały 7%, cukier trzcinowy, naturalny aromat, substancja zagęszczająca, mączka chleba świętojańskiego, ekologiczny, fajny skład. Najmocniejsze z tego, co pamiętam, było chyba to pierwsze, 8%, a potem tutaj było... gdzieś jak zwykle... Carrefour! Carrefour, tak? Carrefour 7%, okej. Okay. Test na ślepo, zasady jest no, takie jak poprzednio. Pierwsze mam, tak czy nie? Woda. W ogóle nie, niedobre. To już jest jeszcze gorsze. Mam nadzieję, że nie będzie gorszego, więc daję na koniec. Chyba do tej pory. To jest to poprzednie, tak? Dobrze, mam następne, tak?
kurczę, inne. Ciężko stwierdzić, ale dajmy, że lepsze. Dobrze, tak? Mhm. Nie, to w ogóle... Przepraszam, najgorsze jednak dopiero przed tym, że... Gdzie jest koniec? Tu jest koniec? No. To w ogóle nie wiem, jakbym nie wiedział, że jest mleko migdałowe. Znaczy nie chcę nikogo urazić, ale to bym nie wiedział, że to jest na pewno mleko migdałowe. Kurczę. To jest... Mogę gdzie jest początek? A dobra, tylko teraz nie ocenimy koloru i konsystencji, wypiłem do końca. Nie jestem ogólnie fanem mleka migdałowego, nie piję go na co dzień, więc ogólnie dla mnie mleko, jak czuję ryżowe, to jest ok, bo tam czuć ryż, jest fajne, smaczne, a tutaj dla mnie to są zbyt wodniste te mleka ogólnie. Ale to w ogóle nie smakowało jak nie wiem co tak naprawdę. Okej, okay, ale to są porównywalne te dwa, bym powiedział. Webridge 8%. Więc to było to ostatnie prawdopodobnie. Było czuć, że tam jest rzeczywiście dużo tego wszystkiego. Carrefour na drugim miejscu. Webridge słabszy. Pilos, czyli Lidl. Ecomil. I to jest to Altra, czyli ok, czyli tutaj ten, to nie chcę nikogo urazić, ale to byłem, to po prostu w ogóle nie smakuje jak mleko migdałowe. I to chyba na tyle. Cieszę się, że zrobiliśmy ten test, bo jakiś czas temu wycofaliśmy mleka Webridge. Słabo się dość sprzedawały, ale skoro wygrały jedną i drugą kategorię, muszą wrócić do naszego sklepu w Krakowie, także niedługo spodziewajcie się dostawy Webridge'a. A jeżeli macie jakieś swoje ulubione mleka, jestem ciekawy waszego zdania, piszcie śmiało w komentarzach, jakie są wasze ulubione napoje roślinne. A jeżeli filmik wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę, dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich materiałów. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!